Hej wszystkim, z tej strony Preski, który wita was jak zwykle czarnym ekranem, bo Dead Coming! A tak na poważnie, witam was bardzo serdecznie po raz kolejny w grze Dead Coming, jak widzicie. Jestem po wymaksowaniu ostatniej planszy i odblokowaniu jednego, czy drugiego, tego lepszego zakończenia, którego wam jeszcze nie zdradzę. Dzisiaj co? Na pewno nie plansza piąta, bo jeszcze jej nie rozgryzłem. Szczególnie tej jednej cholernej zagadeczki. Dzisiaj plansza szósta. Czyli ostatnia. I powiem szczerze, żałuję, że ta gra jest taka krótka. Jeżeli kiedykolwiek wyjdzie druga część, ja ją kupię. Instabuy. Plansza ta jest naprawdę bardzo ciekawa, ponieważ dostajemy... mamy kilka rzeczy do zrobienia. Właśnie odzyskanie tych trzech klejnotów. I żeby zrobić planszę na 100%, to musimy spigerować właśnie trzy klejnoty plus wybić wszystkie dostępne do pewnego momentu osoby. To jest chyba jakoś około 60. Widzicie, że chodzi o to. Potem czaszkę wkładamy tutaj i wyskakuje nam coś. I on nam mówi, że o, kogoś tam nie ma. I tak. Jedną z głównych rzeczy, w których tych plansz nam się męczyłem, a czym może nie tak męczy, jest to, że dostajemy już możliwość kontrolowania pogody. Czyli sami po prostu wybieramy, w którym momencie chcemy, żeby dana rzecz się stała. Pogoda, tak. Tam, że solo, ferida, harvest, tak. Widzicie, tu chodzi o to, żeby ten, i on nas uczy, że jest. Są tutaj trzy kapliczki. Każda z tych kapliczek służy nam do pogody. Oczywiście trzeba się z tym liczyć, że za każdym razem, gdy zmieniamy pogodę, to niestety wyskakują nam aniołki. Widzicie tutaj wyjątkowo, patrzcie, o coś wypadło. To jest, kurde. I pierwsza właśnie sprawa, że coś w środku jest. Część osób można zabić tylko na konkretne sposoby, w konkretnych porach dnia, tylko bardziej bym powiedział w porach pogody, że przy konkretnej pogodzie, co jest no. Nie zjadłem go. Najgorzej. I przy konkretnej pogodzie możemy spiggerować konkretny plan. Nie da mi się go już dorwać teraz, a chciałbym go dorwać dość szybko. Może teraz się go na pewno nadziać? Chyba nie. Zwiał znowu. Część osób właśnie się da tylko przy konkretnej pogodzie. Dużo pułapek jest, powiem szczerze. Ta plansza mi się wydaje, że jest znacznie łatwiejsza. W pewnym momencie niż plansza przednia, bo mamy większą możliwość po prostu. Co prawda jest gorzej z aniołami, bo ich jest więcej i one są bardziej upierdliwe, plus jeszcze respienia pogody nam psują naprawdę mocno, to mimo wszystko jest, mi się wydaje, że ta plansza jest łatwiejsza od planszy. Psa, opsa, tutaj. Oczywiście ja teraz tak czyszczę takie osoby, które są bardzo mocno neutralne, że nie wymagają żadnej pogody do likwidacji. Psa? Tutaj jedna osoba. Tutaj kolejna osoba. To są takie podstawowe, nawet bardzo pułapki, jak zresztą widzicie. Nie ma tutaj... To jest naprawdę plansza łatwiejsza. Poprzednio, mimo że to jest plansza ostatnio tak po rozegraniu tego, łatwiej jest zgarnąć wszystkie pułapki. Oczywiście trzeba też pamiętać o tym, że niektóre pułapki możemy tylko w konkretnych momentach użyć i to wymaga konkretnej pogody. To trzeba mieć to na uwadze. Tego bym mógł posłuchać, bo bym tutaj dojdzie, nie ukrywam. I powiem szczerze, że teraz będę myślał dość mocno nad ostatnią planszą.
na ostatnim właśnie. Nie mogę nic zrobić. Też. Tutaj zbytnio też nic nie zrobię. Mogę co najwyżej tego uwolnić. Ignorować rzeczy. Mało. Najgorzej, a nie przyleciał. Co? Tego załatwię. Nie, nie wiecie. Nie muszę teraz tej osoby załatwiać, ale tu pięknie odpalamy kolejną serię pułapek. Oh, good is God is angry. Kolejne dwie osoby. A my dostajemy dostęp do pierwszego kolejności. Zresztą widzicie. Pierwszego strzału. No nie ukrywajmy tego najłatwiej. Dwie osoby przypadkiem padły. Zbyt. Tutaj można by trochę jeszcze namieszać. Tutaj jest. Jest. Tak. Okej, i patrz. On już to mi zebrał je. Tutaj już zbytnio nic nie porobię. Zobaczmy. Pomyślmy, chcę tak wiecie na spokojnie, żeby jak najmniej też jeszcze razy musieć odpalić po prostu. Uwa. Mówię tak. Wtedy tutaj się zbiegną, to można inaczej, znacznie lepiej rozegrać. Ale zrobiłem to tak i inaczej. Mamy już 30 osób z góry. Jeszcze drugie tyle, nie, 69, albo nie, 70 osób jest i jest wtedy w domu. Naprawdę, czyli tak. Tutaj puszczamy robaczki, które zjadają sobie walenia. Walej nam pozwala dzięki temu na uzyskanie harty, która wędruje do tej syreny i możemy wtedy użyć jej, żeby zaczęła śpiewać. Widzicie, i oni płyną. Co za tym idzie, ja odpalam sobie ten kart, żeby strygerować jedną z tych pułapek na osoby osoby w tamtym regionie oraz zapewnić sobie możliwość likwidacji tutaj dwóch osób oraz co za tym idzie w tym regionie. No ajaj, ale że spaprał. Raz, dwa. I tak, popatrz, mam teraz możliwość tutaj bardzo mocno podziałania sobie. Trzeba... Tak? Czyli tak, tutaj odpalamy minę. Ona wybucha po 3 sekundach, więc tutaj zaraz widzicie, pięknie osoba plaga. Tutaj sobie ktoś łazi. Ajaj, nie udało mi się. Dobra. Ale muszę szybko to uruchomić, bo mogę tylko i wyłącznie podczas tego uruchomić. No dobra, puśćmy ją. Tutaj druga osoba. To jeszcze. Naładujmy ponownie pułapki. Żeby kolejną osobę. Teraz dzwoneczek tutaj, dzięki czemu mogę na kolcach kolejne dwie osoby zniknąć. Co mnie cieszy. Te pułapki są naładowane i zobacz, czy jeszcze ktoś taki jest teraz upierdliwy dość mocno. Ten, tego ja bym mógł jeszcze załatwić, ale tego nie zrobiłem, nie z tego. No patrz, ty wracasz, to piła ci niestety przyjedzie, ty chyba nie jak ten łazi. Muszę się zorientować, tego ten jakoś tutaj łazi. No, połowę w końcu. Ajej. Dobra, czyli tak. Kolejna rzecz, którą mogę teraz zrobić. Na pewno potrzebuję powodzi. Deszcz jest to. I deszcz właśnie pozwala mi wyjść tej beczułki, którą muszę też szybko dość użyć. Psa. Jeden. Psa. Tak, deszczu, czy nie, dobrze było. Deszczu te dwie osoby mogę zdjąć. Deszczu te dwie osoby powinny się tutaj kręcić też. Spróbujmy na razie. Patrz, tutaj muszę złapać osobę w ruchome piaski.
Pach. Pięć to maska. Co za tym idzie? Pach. Tutaj to jest deszcz. Deszcz. Podczas deszczu coś jeszcze mogę zrobić. Wytmię nic. Tak, wytmię nic. Dobrze, że deszcz puścimy, bo dzięki temu mam tutaj. Ten marzy się o kokosie. Dostanie kokosem, ale po głowie. Ładnie, jak wleźć do kokosa. Nie? I tak, teraz mogłem mieć pioruny. To by mi dało też kilka osób. To nie jest tym pomysłem. Pioruny. I pioruny na pewno idą mi. Pach, pach. Tutaj, tutaj i tu jest to ostrzela i wysadza tłum. Tak ładnie. Nie wiem jak ten łazi. Jak tego ten. Ale też muszę pamiętać, że widzicie, tu jest olej wlany. I to pozwala mi. Najgorzej, spaprałem. Spaprałem bardzo mocno, bo tam trzeba dwie osoby. Te dwie osoby właśnie trzeba tam zdjąć, przez to muszę to opłacić. A, muszę, no, bo to trzeba dwie osoby na moście. Kurde, najgorzej. Okej, już. No, musiałem to na moście dwie osoby striggerować, nie jedną. I przez to spaprałem. Lecimy urtem już. Urtem. Ja na razie nie palam. Tak, zapijmy. Widzicie, jak dwie osoby stoją, to wtedy trzeba odpalić to i... Jest go jeszcze. Jak tutaj, ryba gdzie jest? Chyba jest po tej stronie, dobrze. Tak, pani pająka, więc tutaj mogę... Tak i tak, okej, okay, dobrze. Wiecie, już to prawie na pamięć znam, chyba, żeby... Kilka razy już ją próbowałem przed nagraniem i najdłużej mi zajęło właśnie znalezienie sposobu na właśnie tą beczkę. Właśnie, idzie rybak. Proszę, zdejmijmy go od razu. Tutaj zróbmy kolej wszystkie osoby, które nie wymagają tam jakichś szczególnych warunków pogodowych. To łatwiej jak na sprawę. I pytanie, czy ja na przykład nie chcę tym razem wcześniej deszczu. Ta osoba to jest kokonac. Tutaj. Osób. Na domowy. Co? Się kręci gdzie w polernicy. Aj! Tam, najgorzej. Co? Też do dziury, proszę. Też. Co? Tutaj, tutaj. Tutaj. Ojej, report, tak. I kolejna nią zdrowałem. Ale okej. Okay. Tym razem się. Tak, tak. A? Tutaj palamy minę już. Co? Ładnie, pięknie, na razie. Na razie jest bardzo zacnie, nie ukrywajmy. Skarba puśćmy. Skarby, mój skarbie. Tego na pająka by się przydał. Pająk na tego. Co? Aj. Jakby tego z pająkiem, można by już myśleć dalej. Okej, to jest złodziej. I pytanie, czy ja chcę na to najpierw dejść? Sądzę, że tak, też, bo też mi sunie patyka i ułatwi ogólnie sprawę.
deszcz, potem nie. Wiatr to jest. Wiatr to głównie o obóz chodzi. Oraz o. Tych mógłby chyba nawet na jednym wietrze załatwić. Nie, musi być wiatr. Deszcz, piorun. Nie gorzej. Jakoś tak będzie. Wszyscy tu weź. I zobacz. Jakoś tak może. Na spokojnie. Deszcz, tutaj pioruny potrzeba. Ty też pioruny. Tu wiatr. Wiatr to mi. Nie, ale z drugiej strony wiatr tak naprawdę zamyka większość tego obszaru, ale najpierw deszczu do. Pytanie, co więc robię? Sądzę, że pójdę tym razem najpierw po deszcz. Niech deszcz spada. Rybka. Betulka się płynie. Tutaj już łapiemy osoby. Psa. Tutaj osoby się zebrały. Nie cieszy. I tym razem nie dać dupy przy tym. Psa. Tak. Rybka. Ofiara kolejna. Może to najpierw. Psa. I teraz mogą te dwie osoby spróbować, bo deszcz chyba już nie. Kąpeczka tutaj ładnie płynie. Deszcz to chyba już na nikim tak nie zależy. Nie go. Jeden z głowy przynajmniej. Teraz tylko jakby tego drugiego złapać tutaj, to by było naprawdę też miło. A i za wcześnie się podjęłem teraz. Idziesz tu. Ciebie trzeba się pozbyć. Wzywamy. Przeleć, cholerniku. A, no! I hipopotam wtedy znika, mamy z hipopotamem. Zobaczmy dalej, ten region. A tutaj można to. Zjeść. Tutaj. Wiatr. Wiatr teraz jak nic. Tutaj bomby przypłynęły, żeby naładować. I wydaje mi się, że to będzie jedyne użycie wiatru. Tak, chyba jedyne użycie wiatru, które będę potrzebował całego tego. Ładuję tutaj, odpalam to. Obracam tak po łapki. I psa, jedziesz? Też? To ładuję jeszcze raz. Jeszcze raz łapkę ładuję. Czekam aż ta osoba wejdzie i on jedzie. No. Tutaj. Jakiś nubek. Tutaj dzwonimy. Dwie osoby. Tutaj. Kolejne dwie osoby. Tutaj. Oj, 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 najgorzej. Złapał mnie. Czekać, to jest szlezem. Tak. On powinien się złapać, to mnie cieszy. Zobaczmy, jak tutaj jest. Jeśli chodzi na koło, ty w ogóle nie podchodzisz. Tak widzisz ten. Nie, na to, całkowicie. Okej, to mogę ciebie na to złapać. Tego na to złapać. Dobrze, dobrze, dobrze. I tak, teraz jakbym odpalił wiatr, to bym miał szansę tutaj to załatwić. Polikwidować, czego nie zrobiłem wcześniej. Najgorzej. Na pewno wiatr jeszcze raz. Jak ten chodzi? Już nie. I co teraz by mi się podobało? Wiatr. Mimo wszystko wiatr znowuż. Bo... Tak, wiatr i jeden idzie. Okej. I powietrze, cóż. Cóż na wietrze jeszcze mogę zrobić? Chyba już nic. To najwyżej pułapki nadawać jeszcze raz. Jak wiecie, na zapas.
by było. To się nie opłaca. Okej. I tu mi zostaje jedna pułapka i głównie tutaj jeszcze sobie zostanę. Ale nimi zaraz się zajmę. Jak widzicie, no, teraz potrzebuję no thunder. Thunder, deszcz. Deszcz. Tak. Teraz muszę poczekać na deszcz. Gorzej, potem znowu będzie trzeba deszcz. Deszcz. Pioruny. Nie, pioruny najpierw. Bo pioruny mi podpalą to. Wszystko mi podpalą. I będzie wygodniej dla mnie. Że? Daj. Że? Ra. Bo. Aj, znowu mnie złapał. Złapali. Leć sobie, leć. Dwie osoby. Tutaj widzicie kolejne dwie osoby. Ktoś jeszcze przy piorunach miał mi został, czy nie? Tutaj, okej. Okay. Ale chyba się nie uda się raczej dostrzec. Tak i o, trzech. Mam kolejny puszek. Tutaj kolejna osoba idzie. Czyli sądzę, że teraz już się uda. Spapraw. Ale żem spaprał. Jednej osoby mi braknie. Nie. Dajesz tą pułapkę na niego jeszcze mam. Widzicie, tu mam dzięki temu tego kili. Ale tym muszę tą osobę zdjąć. Zostało chyba trzy strzały. Nie, dwa strzały na tym. Muszę uważać. Będzie ciężko. O, pięknie. Trzy shot left. I tak. Deszcz. Tak, koniecznie deszcz. Teraz koniecznie potrzebuję deszczu. Dużo aniołów jest. Muszę powiedzieć, że one odlecą. No i różne. Co? I wzywamy deszcz. Deszczyk wzywamy tutaj. Oni się tutaj zejdą wszyscy. Jedna osoba. Tutaj. Dwie osoby. I tutaj muszę dwie osoby. O. A, rozumiem, muszę tutaj w odpowiednim momencie pójść. Uff, jakie szczęście to było. Najgorzej. Czyli tak, muszę deszcz odpalić, jak dwie osoby będą tutaj na środku. Rozumiem. Tak naprawdę tym zostały tylko tutaj kilka osób. Jedna, dwie. Cztery osoby. Tak dobrze liczę. No, cztery osoby mi zostały. No, pięć jeszcze ten, ale on to jest najmniejszy problem akurat już. On potrzebuje wiatru. Potrzebuje teraz znowu piorunów. Żeby tego się pozbyć. Pioruny, woda, pioruny. No. I tak, patrzmy. Wiatr. Widzicie, dzięki temu się go pozbywam. Za pierwszym razem mi się tego nie udało tak łatwo zrobić. Czyli wcześniej grałem. Okej, okay. Jest okej. Okay. Teraz potrzebuję znowu złom. Nie, piorunu potrzebuję. I potem wodę odpalić w momencie, gdy oni są na środku. Do nich tutaj będę sobie chodzić, ja mogę gdzieś tam tak dalej. Ale najgorzej, że widzicie, jest ogromna ilość aniołów latają. Z nimi z tego. Zabrał to. Muszę czekać kolejne pół minuty. Na pewno można to bardziej skondensować w czasie, ale mi się nie udało. Niestety. Co zrobić? Nie wiem, czy wody najpierw nie chcę. Nie chcę najpierw wody, bo. Woda mi nic nie da. Ale potrzebuję niestety pierunów. Pieruny to były to. Strasznie dużo aniołów. Tak. Te podpalone, tam spadły rzeki, pali mi. I jest ok. Uff.
muszę w odpowiednim momencie wodę odpalić teraz. Wodę, bo mi da kolejną beczkę to. I wyspalić tą osobę. Najgorzej. Plus jeszcze muszę w odpowiednim momencie, żeby te dwie osoby. Kurde. Będzie ciężko, powiem. Będzie. To będzie ciężko. Nie będzie długo. Okej, dobra. Ale zostały cztery osoby tylko. Trzy tutaj, na dole. Najlepiej. Czyli woda. Skupiamy się na wodę, jak oni będą na środku. No nie, na wodę. Tak dziwnie, oni się blokują i dlatego ciężko mi jest właśnie wyłapać. Woda jest to. Okej, no. I oni będą mi tutaj się kręcić. Po tej wysepce. Teraz tylko beczkę wypuścić. Się nie dać złapać. Ops. I beczka mi spływa z rzeką, się rozbija tutaj. Czekam wtedy na pioruny kolejne i zabijamy ostatnią osobę. I to jest naprawdę to GG. Tu już jest, no, nie ukrywajmy GG. Bo jedna osoba mi została, ale mam też jedno życie, więc będzie. Ale po odpaleniu piorunów, niezależnie wtedy od ilości aniołków, ja mam ułatwione zadanie, bo wystarczy mi tylko, tak widzicie teraz, rzucić tutaj zapałeczkę, jak on będzie na blisko tego, tutaj stał i jesteśmy. Wtedy Indiana Jones, weź to sobie, zobaczyć jak się czacha blokuje, czy nie, nie, on nie blokował, czy odblokował. Poczekam, aż on przejdzie, odblokuje z czachem. Tak, czach odblokuj. Muszę uważać, nie chcę teraz tego spapnąć, by było naprawdę porażkę. Tak mi idzie gorzej niż wcześniej, bo mam mniej życia. Głupio traciłem. Troszeczka kształowa. Muszę zwrócić, muszę zwrócić. I tu pioruny, tak? Pioruny są tutaj. Mamy to podpalone i tylko czekam, aż nie będzie tutaj tyle aniołów latało. Ten przyleci. Ten odleci. To jest. Jest. Widzicie, wtedy ona się triggeruje, że ona chce odlecieć z wyspy. I my mamy za zadanie. Dobra, poczekam aż ten anioł leci. Wolę nie ryzykować. Bo ten anioł ma na to. Niby wydaje się, że trafię w to, ale nie. No. O, udało się. I to jest ostatnia z tych oznaczonych osób. I dzięki temu zaczyna się ostatnia część planszy i powiem szczerze, bardzo miły smaczek to jest. Ale zresztą zobaczycie. I tu już nie będę niczył aniołów. Patrzcie, robot. Robot zniszczenia. Sekret. Widzicie, wszystkie anioły znikają, a my mamy za zadanie polikwidować po prostu pozostałe 24 osoby, które się ukrywają w namiotach i tym wszystkim. Nie, niestety chyba zwiałem. Nie, nie wiem. Nie wiem, gdzie są zwiady, naprawdę. A chyba będę tak uciekać, a ja może po prostu je wystrzelać wszystkie. Tu. A? Tu. Okay. Tu. O, za pierwszym razem to lepiej szło. Ale to jest najfajniejsze, bo
taki smaczek na zakończenie gry i będzie jeszcze tu. My god, this engine. Wrong. Tak, tutaj. Okay, jeszcze dwie osoby. Tak. I chyba wszyscy, tak? Jeszcze ktoś został. Dwie osoby, nie, wszyscy. Wtedy ja mogę zobaczyć sobie. I mamy planszę zakończoną na 100%. Ale zakończenia wam nie pokażę. Zakończenie pokażę wam. Zakończę w ostatniej planszy, piątej tym razem. Na 100%. Tylko wam